Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ksiądz Witold Baczyński wyruszył na niecodzienną wizytę duszpasterską. Błogosławi ludziom wychodzącym do okien, bo jak mówił, stęsknił się za swoimi parafianami. Ksiądz Witold Baczyński regularnie zamieszcza w sieci swoje nagrania, zaprasza do wspólnych modlitw online, a także zapowiada wizyty duszpasterskie pod oknami i balkonami swoich wiernych. Zapewnia, że nie będzie wchodził do domów. Prosi o nieotwieranie okien, bo pogoda temu nie sprzyja. Informuje także, że nie zamierzał i nie będzie zbierał żadnych datków na tace, ponieważ po jego pierwszych ogłoszeniach pojawiły się takie zarzuty. To nie trzeba składać żadnych ofiar, bo wszyscy, co hejtują, to w ten sposób właśnie do mnie uderzają. Ja nie będę tego komentował, bo szkoda gadać. Żadnych ofiar, żadnych opłat. Po prostu idę, żeby się z ludźmi spotkać. Bardzo proszę o dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby powiedzieć ludziom, żeby okien nie otwierali, bo dzisiaj jest za zimno i okien nie otwierać. A po drugie, też bardzo bym prosił, żeby do mnie się nikt nie dołączał. To nie jest procesja eucharystyczna, to nie jest wiec. Po prostu to jest najnormalniejsza w świecie wizyta duszpasterska zorganizowana przez księdza do parafian. I teraz mam taką ogromną prośbę, żeby to, co za chwilę powiem, żeby to też w jakiś sposób upublicznić i przesłać dalej, że intencja tego mojego dzisiejszego wyjścia to modlitwa w intencji tych, jak już wczoraj powiedziałem, w intencji tych wszystkich, którzy są we Włoszech. Bardzo chciałbym pozdrowić tej strony od siebie i od swoich parafian, wszystkich mieszkańców Włoch, szczególnie Polaków, którzy może to mogą oglądać. My się z wami jednoczymy. Drugą część parafii proboszcz odwiedzi w najbliższy piątek.